wytyczną i z nich korzysta. Mierzy się ponad cel, by trafić do celu. Mierzyliśmy zdecydowanie więcej, śmielej i odważniej. W pierwotnej formie projekt, o którym tak ciepło wyrażała się pani dyrektor, chcę powiedzieć, był o wiele doskonalszy, szerszy, z większym zapędem tematycznym. Niemniej jednak w kolejnych próbach podejść musieliśmy redukować swoje marzenia, państwa oczekiwania, by do tego celu dobrnąć. To się udało. Dziękuję serdecznie wszystkim tym, którzy przy projekcie pracowali, tym, którzy go tworzyli, tym wreszcie, którzy mieli cierpliwość pracować i wierzyć, że się uda, bo dziś się udało. Chcę również wyeksponować zarząd powiatu, radę powiatu, która postawiła sobie za cel po przejęciu sterowania i zarządzania powiatem, by oprócz problemów wiodących, zdrowie, komunikacja, transport, widzieć na tym samym poziomie, a może nieco wyżej, doskonalej losy naszej przyszłości, które są złożone właśnie i które tkwią w potencjale naszych pedagogów i naszej wspaniałej młodzieży Liceum Ogólnokształcącego we Włoszczowie. I myślę, że z pełną odpowiedzialnością wypowiem słowa rady, że w tej młodzieży upatrujemy przyszłych następców nas i nie tylko. I tego wam, droga młodzieży, życzę i gratuluję i będę śledził losy naszych absolwentów Liceum Ogólnokształcącego. Droga młodzieży, wasze sukcesy są rozpatrywane szerzej, nie tylko we Włoszczowie, bo jako we Włoszczowie jesteście na pewno wiodącym liceum, ale macie sukcesy w województwie, kraju i zaryzykuję, sięgajcie po sukcesy w Europie, otwartej Europie. Żyjemy w jednym wielkim europejskim kraju i mam nadzieję, że edukowani przez znakomitą grupę pedagogów, bez wyjątku, którzy mają dla was serce, wiedzę i umieją się nią dzielić. Korzystajcie z tej wiedzy, a sukces będzie murowany. Chcę również w kilku słowach odnieść się do sytuacji roku 2011. Pierwszą rzeczą na niwie poprawy warunków edukacyjno-sportowych było dokończenie Wojska Orlik przy zespole numer 3 i to się udało, szczęśliwie zakończone i służy młodzieży. Miało już swoje wojsko powiatowe, miało swoje wojsko zespół szkół numer 2 po sąsiedzku, dobrze prosperującą salę powiatowego centrum kultury. Podjęliśmy kolejne wyzwanie połączenia tych dwóch obiektów, by naszej młodzieży poprawić warunki lokalowe, sportowe, rekreacyjne. I muszę przyznać, to się również w roku bieżącym i w tym tygodniu ziściło. Proszę państwa, przed nami, jako Rada Powiatu Włoszczowskiego z zarządem włącznie, kolejne jakże nieodległe, myślę, że po części realne marzenia wyartykułowane przez panią dyrektor, my się nad nimi pochylimy. Trudno jednoznacznie mi z tego miejsca zadeklarować, że wszystko się uda, ale nie ukrywam, że gdybym nie wierzył w sukces, nie stałbym tu, gdzie stoję. Chcę jeszcze dodać, że
przed nami i tu koledzy, członkowie zarządu, z przewodniczącym Rady Powiatu, z radnymi podpowiadają, by ten etap, który nam wypadł w realizacji, podejmować najszybciej, jak to będzie możliwe. I pozwolicie, droga młodzieży, że taką deklarację zaryzykuję i złożę, że będziemy nad tym etapem pracować i próbować złożyć wniosek, by pozyskać środki zewnętrzne, wspierając środkami powiatu włoszczowskiego. Myślę, że by nie przedłużać, jesteśmy w imieniu Rady Powiatu Włoszczowskiego, wyrażam tę myśl, usatysfakcjonowani, bo nic tak nie cieszy, jak drogą, którą idziemy, mierzymy do celu i te cele są w zasięgu naszych rąk. Dziś jest to jeden z etapów jakże ważny i potrzebny, bo to boisko, te poprawa tych warunków sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych, wreszcie powiem to boisko, otoczenie liceum ogólnokształcącego się znakomicie wpisuje w pejzaż miasta Włoszczowy. Po lekcjach będą mieli możliwość korzystania również nasi mieszkańcy miasta i nie tylko. Mam również świadomość, że w liceum ogólnokształcącym edukuje się młodzież z całego powiatu i nie tylko. I to dla nas tym bardziej wiążące. Na zakończenie, może przydługawego wystąpienia, pozwolę sobie bardzo serdecznie podziękować, chociaż przeplatając w czasie wypowiedzi lokalnej grupie rybackiej, Urzędowi Marszałkowskiemu, z których środków korzystaliśmy. No i powiem tak, że w sposób szczególny i jakże odważny pani gospodarzowi tego obiektu, tej placówki, dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego we Włoszczowie. Pani dyrektor, szczególne słowa podziękowania za konsekwencję, wiarę, upór, bo tylko tą drogą można kroczyć do sukcesu. Ten sukces jest. Więc w sposób szczególny, pani dyrektor, pani podziękuję. Wam, droga młodzieży, eksploatujcie boisko i nie tylko do bólu, ile sił i zdrowie na to pozwala. Wszystkiego dobrego dla wszystkich państwa. Dziękuję uprzejmie.